Witam wszystkich bardzo serdecznie w grze Warframe. Mam zamiar dzisiaj pokazać, o co chodzi w polaryzacji, gdyż ten temat jest dość tak pobieżnie przedstawiony w samej grze i dość ciężko się połapać na początku, o co tak dokładnie chodzi z tą polaryzacją. Pomimo tego, że teraz w ostatnim patchu były jakieś tam wskazówki pododawane, to myślę, że wiele osób może mieć problem, co to jest ta polaryzacja, co ona daje i jak tego w ogóle używać. Dlatego mam zamiar pokazać na przykładzie Walker, o co chodzi w tej polaryzacji. Może zajmiemy sobie mody, albo może na drugiej konfiguracji. O, mogę na drugiej konfiguracji zrobić. Więc tak, polaryzacja to tak naprawdę są te znaczki, które tutaj widać. To jest właśnie znaczek polaryzacji danego pola. I teraz, w chwili, w której instalujemy, jak widać, tu mamy 2, 4, 6 pól polaryzacji, 4 zwykłe i jedno pole z polaryzacją na aurę. Aura zawsze ma polaryzację, bez względu na to, gdzie jest, to aura ma zawsze polaryzację. I teraz tak, o co chodzi w tej polaryzacji? Polaryzacja to są pola, na które jeżeli włożymy kartę o takim samym znaczku, czyli o tej samej polaryzacji, weźmy sobie Madurai, to koszt energii, bądź no pojemności, który mamy pokazany tutaj, ta dziesiątka z tym znaczkiem, to jest właśnie energia, jaka jest potrzebna do zasilenia danego moda. Tą energię to widzimy tu w pojemności. Teraz mamy 60 na 60. I teraz normalnie mamy 10 punktów. Jeżeli włożymy do takiego pola, pobiera nam 10 punktów pojemności. Natomiast jeżeli włożymy tą kartę do tej samej polaryzacji, pobiera nam tylko 5, czyli połowę, tylko połowę potrzebną do zasilenia karty. Co to oznacza w praktyce? W praktyce oznacza to, że możemy wsadzić więcej kart w dane uzbrojenie bądź w danego Warframe'a niż normalnie. Tutaj jeżeli byśmy dali, to już mamy 10 punktów z głowy, natomiast w polaryzacji mamy tylko 5 punktów, czyli mamy jeszcze te 5 punktów, które mamy, no daje nam możliwość włożenia jeszcze innych kart, tak? Natomiast co się dzieje, jeżeli włożymy daną kartę do pola z inną polaryzacją? No, sprawa jest odwrotna. Pobiera nam trochę więcej, no tu w tym przypadku pobiera nam 13, czyli 3 punkty więcej niż normalnie. Mamy jeszcze dodatkowo minus 3 punkty za złą polaryzację. Może zdarzyć się sytuacja, będzie się zdarzać sytuacja, w której nie będziemy mieli wyjścia i będziemy musieli umieścić daną kartę w złym oczku polaryzacji, tak? Ale najczęściej takie momenty są rzadkie i tam z reguły mamy miejsce, tak? Możemy sobie pozwolić na tą stratę tych kilku punktów więcej, bo mamy już jakiś tam, powiedzmy, secik z kart ułożony, który daje, zapewnia nam optymalne zużycie tej pojemności i strata tych kilku punktów w tom czy w tom, no nie robi już nam większej różnicy, tak? Natomiast odwrotna sprawa jest z polaryzacją, znaczy odwrotna. Inaczej to wygląda w momencie wkładania karty w polaryzację aury. Aura to jest coś takiego, to jest karta, która oddziaływuje na całą drużynę. I co to oznacza w praktyce? W praktyce oznacza to, że jeżeli mamy szambrowanie amunicji do strzelb, to każdy członek naszej drużyny otrzymuje plus 25% do zbieranej amunicji. Tak, to jest aura. My plus nasza drużyna ma jakiś bonus z tej aury. Dodatkowo jest ten znaczek strzałki. Tutaj obok mamy szabrowanie amunicji, mamy tą kartę. I teraz mamy strzałkę, dwójkę i ten znaczek. Co to oznacza? Oznacza to, że ta karta
dodaje nam dwa punkty do pojemności. Czyli dodatkowo do tej pojemności, jeżeli włożymy tą kartę z tym samym znaczkiem, podkreślam cały czas z tą samą polaryzacją, tak, z tym na Ramon, włożymy do pola aury, oczywiście tu jest inny znaczek, ale mówimy teraz, kurczę, nie mam takiej chyba karty, mam wzmacniacz karabinu, dobrze, to bądźmy na tym przykładzie cały czas, bo mamy ten znaczek. Jeżeli tą kartę z tym znaczkiem włożymy do tej samej aury, to dostajemy bonus połowę więcej punktów. Zaprezentuję to od razu. Mamy o połowę więcej punktów na tej karcie i ta karta, te 12 punktów, dochodzi nam do pojemności. W praktyce wygląda to tak, że im więcej tu mamy punktów i mamy tą samą polaryzację, wtedy, no wiadomo, najlepiej wkładać w tą samą polaryzację, bo mamy jeszcze bonus do pojemności, co oznacza, że tych kart możemy włożyć tutaj naprawdę dużo. I teraz, oczywiście to przykładowe karty wkładam, żeby się nikt nie sugerował, że tak powinno być, ale tak, możemy sobie włożyć tą kartę. Mamy nadal 67 punktów, bez tej karty mamy no, odpowiednio mniej, tak, 55, ale wszystko jest z tą kartą. Mamy odpowiednią polaryzację tu i odpowiednią polaryzację tu. Mamy jeszcze 67 punktów. To jest naprawdę, naprawdę dużo. No i dalej możemy sobie układać karty tak jak chcemy. Oczywiście nadal, jeżeli wkładamy w polaryzację odpowiednią, wszystko nam się zmniejsza o wykorzystanie pojemności w tych kartach, zmniejsza nam się o połowę. Mamy już 4 karty i nadal mamy 55 punktów, to jest sporo. No, tych nie mamy tutaj. I teraz tak, zostają nam karty bez... Nie mamy polaryzacji odpowiedniej, ale mamy puste pola. To nam daje po prostu tyle, że nie dostajemy ani kary, ani bonusu. Te pola są neutralne. 7 punktów jest potrzebnych, 7 punktów nam zabiera. Oczywiście jak włożymy w drugą, zabiera nam 9 punktów, no bo jest zła polaryzacja, więc stosunkowo zabiera nam tych punktów więcej. Dlatego jeżeli mamy możliwość, to najlepiej wiadomo wkładać w neutralne punkty, wtedy no nadal mamy ten bonus. Dobrze. Natomiast co się stanie, jeżeli włożymy aurę z innym znaczkiem? No cóż, no zabierze nam teoretycznie połowę mniej, tak? Tutaj nam odbiera nam 2 punkty. Nadal mamy podniesione o te 5 punktów, no ale wiadomo, zabiera nam te 2 punkty od aury. Czy jest to duża strata, czy nie? To zależy od tego, jaką postacią, jakim warframe'em gramy. I czy tak naprawdę potrzebujemy aż tylu punktów, czy wystarcza nam, jak mamy mniej punktów, bo oczywiście wszystko zależy od tego, czy potrzebna jest taka nam pojemność, czy starczy nam mniej. Jeżeli tutaj od razu mówię, ta ilość jest zwiększona przez fakt, że Walker ma moja włożoną katalizator, czy tam reaktor, jedno z tych dwóch, co dodatkowo jeszcze podnosi. Normalnie Warframe bez żadnych dodatków, bez niczego, na maksymalnym poziomie ma 30 punktów pojemności, zatem te 12 punktów no, może nam robić sporą różnicę. No, mnie tutaj u Walker różnicy większej nie robi, bo tak jak mówię, w swojej konfiguracji jeszcze 8 punktów mam, przy czym jak widać diamentową skórę i stalowe włókno mam w ogóle włożone w inną polaryzację i nie robi mi tutaj to, jeszcze 8 punktów mam. Jeszcze 8 punktów mam do wykorzystania i coś bym tam mógł sobie jeszcze włożyć, lub mam te 8 punktów w razie gdybym oczywiście ulepszał jakąś kartę, tak? To te 8 punktów jeszcze dodatkowo posiadam. Dalej, jak wygląda sprawa z polaryzacją na broni? Ano wygląda tak, że może, jak w przypadku Dery, może jej wcale nie być. Możemy nie mieć w ogóle punktów polaryzacji.
No i wtedy po prostu tak, której karty byśmy nie włożyli, zabiera nam całość. No nie mamy żadnej kary. Czy można to zmienić? Czy można zrobić sobie polaryzację? Oczywiście, że można. Wchodzimy sobie w działania. No i mamy polaryzacja. Na poziomie 30 to jest wymagane. Broń musi osiągnąć poziom 30. Zaraz pokażę. Wyposażenie, weźmy sobie Somę. Dobra. Broń musi osiągnąć poziom 30. I musimy posiadać formę. To jest... no niestety jest to wymagane. Przynajmniej raz, by można było zmianę polaryzacji gniazd. Aha. No nieważne, nieistotne. Wracamy. Musi być forma. Formę można albo zdobyć grając. Najczęściej chyba zdobywa się, przynajmniej na tych niższych poziomach, na których tam ja jestem, czyli na tych misjach, jeżeli gramy sami. Najczęściej są to po prostu jakieś zadanie wyskakuje. Teraz jest na przykład zadanie na katalizator Orokin. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to jest obrona mobilna w tym momencie i po prostu sobie to robi, tak? Takie same misje są na formę. Innym sposobem zdobycia formy jest po prostu kupno jej w sklepie. To kosztuje 25 platyny. I wydanie tej formy na polaryzację. Teraz jak to działa? Działa to w ten sposób, że klikamy sobie polaryzację. Przechodzimy do takiego okienka z tymi gniazdami i dowolnie możemy ustawić sobie taki znaczek polaryzacji, jaki nam pasuje. Czyli jeżeli potrzebujemy na Ramona gdzieś, to wybieramy sobie na Ramona, klikamy i mamy daną polaryzację, możemy sobie włożyć kartę. Jeżeli potrzebujemy Madurai, ustawiamy sobie Madurai i wkładamy taką kartę, jak potrzebujemy. Ja swoją drogą przedstawiam to na Somie z tego względu, że Soma była właśnie w ten sposób przerabiana. Miała odpowiednią pojemność, miałem dodatkową formę, stwierdziłem, że Somą będę grał, będę jej używał. Zrobiłem sobie dodatkową polaryzację. Oczywiście mówię, nie płacąc za formę. Forma została zdobyta podczas jakiejś tam misji. I po prostu była, zrobiłem sobie Madurai. O ile się dobrze... Tak, Madurai. Te nazwy dopiero weszły jakoś tak ostatnio. I zrobiłem sobie tak tą polaryzację. 30 punktów, wykorzystałem 10 dzięki temu. Zatem jeszcze mogę sobie włożyć tam jakieś karty. Co oczywiście odbija się od razu na statystykach, tak? Momentalnie to wszystko się odbija na statystykach. Na statystykach naszej broni. Oczywiście standardowo wkładam gwintowanie, no to jest zrozumiałe. No i nieskrępowany ogień, bo tą kartę lubię. To taki szybki taki pochwalenie się kartami. Oczywiście również działa to w odwrotną stronę. Jak włożymy inną kartę, to pobiera nam od razu więcej. Tutaj jest ta sama zasada, co w polaryzacjach Warframe'ów. Natomiast jeśli chodzi o broń do walki w zwarciu, czy ja mam takie karty? Powinienem mieć. Dobra. Aj, kurczę, nie to. Ulepszenia. Tak. Ja tą kartę zdobyłem chyba dzisiaj nawet, więc ona jest podstawowa, ale akurat w sam raz na nagranie odcinka. Tak samo jest w przypadku broni, tak? Do walki wręcz. Mamy te same zasady, mamy te polaryzacje, wszystko jest na tej samej zasadzie. Natomiast broni do walki wręcz posiada również swoją aurę. Ta aura wpływa tylko, znaczy to się nazywa postawa, ma kartę postawy, która działa tak samo jak aura, z wyjątkiem tego, że jest ona tylko do danej broni. Nie wspomaga naszej drużyny, ona tylko działa na naszą broń, ale również podnosi nam punkty.
No te karty postaw to są po prostu kombinacje. One zawsze wyglądają tak samo. Po prostu napieprzamy E i coś tam się dzieje, jakieś fajne ruchy dochodzą i tak dalej, jakieś więcej obrażeń jest. To akurat te kombinacje są zawsze takie same. Natomiast jak mówię, działa to tak samo jak aura, podnosi nam te punkty. Ale nie daje to żadnych bonusów dla drużyny. To jest tylko postawa dla naszej broni, umiejętność walki daną bronią, danym przedmiotem. Co jeszcze mogę powiedzieć? Aha, jeszcze jedna taka dość istotna rzecz. Wróćmy sobie na Karaka tym razem. Jak wygląda łączenie kart? Jeszcze taka to jest dość istotna sprawa. Różne karty w różnej kombinacji. Tutaj niby jest to wszystko przedstawione, ale jak już mówię, jak już robię filmik, to już też również o tym powiem. Różne karty w różnej kombinacji dają różne dodatkowe efekty. Jeżeli połączymy obrażenia od lodu, od zimna, moment, zrobimy to inaczej. O, teraz nie będzie. No tak. Jeżeli połączymy obrażenia od zimna z obrażeniami od ognia, powstają nam obrażenia od wybuchu. I to jest rodzaj takiego mini AOE, czyli obrażeń obszarowych. I obrażenia od wybuchu odpalają się w momencie uzyskania tych 7,5% szans na status. Ten status to są po prostu te obrażenia dodatkowe. To jest szansa statusu, czyli te takie niby obrażenia krytyczne, ale to też nie do końca są obrażenia krytyczne. Trochę tak, a trochę nie. To jest status po prostu właśnie te obrażenia od wybuchu. Mamy 7,5% szansy na to, że dostaniemy te plus 32 obrażeń od wybuchu. Dodatkowo mamy jeszcze obrażenia od elektryczności. Połączenie obrażeń od elektryczności z obrażeniami od ognia daje nam obrażenia radiacyjne, które są bardzo dobre do walki przeciwko Grinir. Oni mają spory bonus od właśnie obrażeń radiacyjnych. Lepsze są chyba tylko obrażenia od kwasu. Nie wiem jak uzyskać obrażenia. Chyba trucizna i obrażenia od elektryczności są obrażeniami od kwasu. Wszystko tutaj oczywiście jest opisane. Dodatkowo ułożenie kart również ma znaczenie. W takim ułożeniu mamy obrażenia od zimna, które są niżej, i obrażenia radiacyjne, które są wyżej. Po zmianie powinno się to zmienić. Mamy tylko obrażenia magnetyczne i obrażenia od ognia, tak? Jeszcze mamy obrażenia od ognia, nam spadają, ale przełącza się nam to na obrażenia magnetyczne. No, ze względu na to, że na jednej płaszczyźnie leży karta od obrażeń od zimna i od elektryczności. Natomiast w takim ułożeniu wraca nam do radiacyjnych ze względu na to, że karta od kryo amunicji leży dalej niż te dwie karty, które się ze sobą łączą. Czy coś jeszcze? Aha, oczywiście gwintowanie w momencie włożenia zwiększa nam również obrażenia zadawane przez kombinację tych dwóch kart, to o 70, do 75 i 6 i 6% tu nam się zwiększa. No, ze względu na to, że gwintowanie zwiększa nam ogólne całościowe obrażenia, więc tutaj wszystkie obrażenia idą do góry. Obrażenia to jest tak, to jest tak. Obrażenia od ognia są dobre na plagę. Obrażenia gazowe
są na plagę wręcz wyśmienite. To jest z połączenia obrażeń trujących i obrażeń ognia. Niestety nie mam karty trującej. Jeszcze nie udało mi się jej zdobyć. Ale obrażenia od właśnie trucizny plus obrażenia od ognia dają obrażenia od gazu, które są doskonałe wręcz na plagę. Obrażenia od magnetyzmu, to jest obrażenia od elektryczności plus od zimna, są doskonałe na korpus. Oni mają bardzo duży mnożnik na damage od magnetyzmu. Natomiast dla Grenier, tak jak mówiłem, obrażenia od... obrażenia od radiacji są bardzo dobrym pomysłem na Grenier. Lepszym jest chyba tylko obrażenia żrące, które no, są, wiadomo, oni mają pancerze ze stopów, więc będzie ich to ostro żarło. Tam jeszcze była przed chwilą informacja, że obrażenia od wybuchów, czyli obrażenia od ognia i od zimna są dobre na maszyny, czyli również przeciwko korpusowi, tak? No bo korpus wykorzystuje tu w tym wypadku maszyny, więc również na korpus. Ale uwierzcie mi, wszyscy dostają równy wpierdziel, jeśli chodzi o obrażenia od wybuchu, co widać na Angsturmie, który jest mini wyrzutnią rakiet, więc oni wszyscy dostają równy wpierdziel od wybuchów i tutaj nie ma wyjątku. Jeszcze jak dostają te rakietki buffa do zadawanych obrażeń, to już w ogóle jest mordor. Czy coś jeszcze na towarzyszu kart nie pokażę, bo niestety mój kubro wyzionął ducha. Taki byłem właśnie opiekuńczy, że wyzionął ducha mój kubro. No i tak, mam nadzieję, że udało mi się to... Chyba powiedziałem wszystko. Jeżeli nie, to dajcie znać w komentarzach. Jeżeli chcielibyście, żebym czegoś się dowiedział, coś wytłumaczył, może znalazł jakieś informacje na jakiś temat lub coś jeszcze wytłumaczył, czego tam nie wytłumaczyłem, to dajcie znać w komentarzach. Mam nadzieję, że udało mi się wyjaśnić, o co chodzi z tą polaryzacją. O co chodzi z tą polaryzacją formą, z którą ja miałem kłopot. Sam szczerze przyznam, szukałem na internecie informacji na ten temat, nie znalazłem. Albo tak źle szukałem, albo po prostu ich nie było. Podejrzewam, że ich nie było. Dlatego teraz mam nadzieję, że będziecie wiedzieli, o co chodzi z polaryzacją. A właśnie, jeszcze jedna rzecz. W momencie, to teraz mi się przypomniało, w momencie, w którym użyjemy formy na broni o randze 30, w tej chwili ranga jest nam cofana do pierwszego poziomu, musimy ją nabijać od początku. To jest taka ważna informacja. Karak tutaj ma gwiazdkę, to znaczy, że na nim była już wykorzystana polaryzacja. Swoją drogą chyba nawet mi się uda pokazać. Tak. O, udało mi się, mogę przesuwać polaryzację. Tutaj była użyta polaryzacja na tym gnieździe, o, bez różnicy, które użyję, ale jedna to gniazdo było polaryzowane właśnie na Marudai. Uważajcie również, jak polaryzujecie, gdyż, tak jak mówię, różne ułożenie kart daje różne efekty. Co prawda tu można przesuwać i tutaj chyba nie potrzeba żadnej formy. Zaraz sobie zresztą zobaczymy. Tak, tutaj można sobie przesuwać, to jest bardzo dobry motyw, ale tak czy siak warto jest uważać, jak się polaryzuje, gdyż, no mówię, tak jak różne ułożenie kart daje różne efekty, więc tutaj trzeba mieć to na uwadze. I tak jak mówię, ta gwiazdka tutaj na górze oznacza, że broń była polaryzowana i tak jak mówię, w momencie użycia formy na broni, poziom broni jest cofany do poziomu zerowego, czyli do poziomu broni, która jest
po prostu, o, tak jak miecz ciemności, wraca nam do poziomu nieklasyfikowany. Od początku musimy nabijać statystyki broni. Od samego początku, od zera, ranga 0, musimy wbijać w momencie, w którym polaryzujemy gniazdo. Więc jeżeli chcielibyśmy spolaryzować... spolaryzować wszystkie gniazda na broni, tak jak w tym przypadku, no to mamy... Biorąc pod uwagę, że na przykład ta broń nie miałaby w ogóle gniazd polaryzacji, to 8 razy musimy wbijać broń od początku. Czyli 8 razy musimy wbić poziom 30. Co daje nam 240, czyli 8 razy 30 poziomów, czyli 240 poziomów musimy wbić danej broni, żeby mieć wszystkie gniazda spolaryzowane. Oczywiście w ogólnym końcowym rozrachunku zwraca nam się taki plus, że no, mamy tej pojemności na broni, mamy oczywiście, jak odpowiednio rozłożymy, no to broń mamy, że tak powiem, no dokokrzoną maksymalnie. No niemniej jednak jest to trochę roboty, biorąc pod uwagę, że trochę schodzi z tym wbiciem tych poziomów i za każdym razem, no niestety polaryzując, musimy wbić 30, użyć formy, czyli 8 form musimy na to wykorzystać. Kurczę, 8 form musimy użyć, co daje nam 160 platyny. Musimy wydać. Jeżeli chcemy oczywiście szybko polaryzować, to biorąc pod uwagę, że forma jest po 20 platyny, musimy wydać 160 platyny na wszystkie gniazda. Co do samej platyny, to jeszcze zrobię o niej osobny odcinek. To i tak się cholera rozgadałem, jak na Warframe'a, to pół godziny prawie. No niemniej jednak uważam, że taki odcinek mówiący o tych polaryzacjach, myślę, że jeżeli ktoś się do niego dokopie, mam nadzieję, że mu pomoże. Tak jak mówię, jeżeli czegoś jeszcze nie powiedziałem, jeżeli coś jest niezrozumiałe, dajcie znać w komentarzach. Postaram się zrobić materiał na ten temat, w którym postaram się wyjaśnić to, czego nie rozumiecie, to te zagadnienia, które Was interesują. I tak, w tym momencie się z Wami żegnam. Dziękuję za uwagę. Jednocześnie, jeżeli się podobało, łapka w górę, tak bym prosił, to motywuję. Jeżeli nie, łapka w dół. Jeżeli można, to komentarz, dlaczego się nie podobało, co zmienić, co poprawić. A na ten moment się z Wami żegnam. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Na razie.